Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie, jest wyjątkowy odcinek, dlatego że nagrywam swój pierwszy podcast i nie wiem, kurczę, troszkę się stresuję, jeśli mam być szczera. No niby to jest po prostu gadanie takie do telefonu i tylko tak to można powiedzieć, ale będę poruszać takie różne, jakieś można tak to powiedzieć, cięższe tematy, znaczy nie tylko ciężkie, ale też znajdą się w tutaj tym zbiorze pytań od was i tematów, które chcielibyście, abym poruszyła jakieś cięższe tematy, no więc wiecie. Więc tak troszkę się stresuję i w sumie też pierwszy raz nagrywam niby taki podcast. Znaczy w sumie patrzcie, jak nagrywałam Mukbang, to w sumie to też był taki podcast. Bardzo prosiliście mnie o to, żebym nagrywała podcasty, a z racji, że wczoraj nagrałam wam Mukbanga, który się usunął, kurde blaszka, a chcę wam dzisiaj coś wstawić, bo dzisiaj jest czwartek i chcę wam właśnie dzisiaj coś wstawić na mój kanał, to uznałam, że może to będzie właśnie taki idealny moment do tego, aby nagrać podcast i dajcie znać w komentarzach koniecznie coś sądzicie o tym, jak mi poszło i tak dalej, słuchajcie. Tylko jeszcze tak informacyjnie chciałabym wam przekazać, myślę, że fajną wieść, bo słuchajcie, od tego właśnie tygodnia, od tego czwartku filmiki na moim kanale będą się pojawiać dwa razy w tygodniu, w czwartki i soboty. W sobotę o godzinie 18 myślę, albo tak, nie wiem, może właśnie zmienię, że w czwartki o 18, a w sobotę o 16, 17, ale to jeszcze słuchajcie, zobaczymy, to będę was informować i na moim Instagramie i gdzieś tam, nie wiem, na TikToku czy gdzieś. Bardzo dużo osób mnie prosiło, abym nagrywała częściej filmiki. Ja jednak miałam trochę taką blokadę, bo bałam się, kurczę, że nie wiem, że może nie dam rady czasem wstawić filmiku, ale myślę, że nawet jeśli by wyszła taka sytuacja, to że mi wybaczycie i to zrozumiecie, a ja myślę, że już bez zbędnego przedłużania mogę przechodzić do odpowiadania na wasze pytania. Tematy, które dzisiaj poruszę, będą związane i z recovery, i z takimi codziennymi innymi sprawami, tak to można powiedzieć. I myślę, że pierwszą rzeczą, od której mogłabym zacząć, to jest tak ogólnie, tak nazywając to, to takie toksyczne relacje, ale też w tym wątku wspomnę o tym, co robić, gdy się nie ma przyjaciół, bo właśnie tutaj też takie pytanie padło. Więc zacznijmy ten pierwszy temat. To tak, moi drodzy, ja wam powiem z własnego doświadczenia co do tych takich toksycznych relacji, a może niekoniecznie w moim przypadku jakichś mega toksycznych, ale takich, które źle na mnie po prostu wpływały, to ja od zawsze, od małego byłam otoczona dużą grupką znajomych. Miałam tam moje przyjaciółki, które mam do teraz, ale też miałam dużą grupkę znajomych, i po prostu zawsze gdzieś wychodziłam na dwór, to rzadko kiedy wychodziłam, nie wiem, z jedną, dwoma osobami, tylko na przykład z 12, powiedzmy, a już od 2018 to już tak totalnie było, że tak naprawdę każde wakacje to była taka ogromna paczka naszych znajomych. No i wam powiem, że po prostu z biegiem czasu różne rzeczy między nami zaczęły się różnić, ja też zaczęłam mieć trochę inne priorytety w życiu niż inni zaczęli mieć inne niż ja, no i tak jakoś wyszło. Też z niektórymi ludźmi miałam jakieś nieprzyjemne sytuacje, nie wiem, sprawili mi jakąś tam przykrość, trochę nie rozumiem tego, co się ze mną dzieje. Ja miałam też dużo swoich problemów, był okres, kiedy bałam się wychodzić do ludzi, kiedy miałam taką, no nie wiem, taki lęk przed ludźmi, po prostu bałam się gdziekolwiek wyjść, a co dopiero już, nie wiem, do takiej dużej gromadki tych osób. I słuchajcie, ja już tak, nie wiem, z rok może przed odcięciem się od takich relacji, które źle na mnie wpływały, już myślałam o tym, aby się od nich odciąć, ale strasznie się bałam, dlatego że w mojej głowie były myśli, że kurde, ja zostanę tylko z moimi przyjaciółkami, w sensie, że będzie ich mało, a one, no nie wiem, one też mają kontakt z tamtymi ludźmi i co jeśli one będą z nimi wychodzić, a ja będę sama siedzieć w domu, to przecież ja zmarnuję życie, czas. No miałam tak w głowie, teraz już totalnie inaczej na to patrzę, ale zaraz do tego przejdziemy. Chyba taka główna sytuacja, która zaważyła nad tym, że podjęłam decyzję o tym, aby zerwać jakieś tam znajomości, to było, myślę, że moment, kiedy tam niektóre osoby zaczęły życzyć mi po prostu, tak to ładnie mówiąc, odejścia z tego świata i wtedy to dla mnie było już tak za dużo, bo jakieś, nie wiem, wyzwiska, że jestem gruba, taka siaka czy owaka, mogłam znieść. Znaczy było mi ciężko, ale już to wiecie, łatwiej mi było znieść, bo ja też wtedy byłam w etapie mojego kompulsywnego objadania się i bardzo mocno na tej wadze skoczyłam do góry i no miałam dużo takich negatywnych słów w swojej strony co do tego, jak wyglądam, ale słuchajcie, już to jak ja właśnie przeczytam, i to nie była jednorazowa sytuacja, to była kilkurazowa sytuacja, gdzie wiecie, oczywiście nikt mi tego w twarz nie powiedział, ale pisać to każdy już pisał tak odważnie, żebym właśnie no zrobiła sobie coś. Też ci ludzie wiedzieli, jaka była moja sytuacja, jakie tam, no co tam się ze mną działo, to ja po prostu uznałam, że tego jest za dużo, że sorry.
osoby, którymi chcę się otaczać, nie powinny robić czegoś takiego. Nawet jeśli ja, nie wiem, mam najgorszego jakiegoś wroga, nie lubię jakiejś osoby, nie wyobrażam sobie po prostu powiedzieć jej, żeby sobie właśnie, no, zrobiła krzywdę, co nie, dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. I po tej sytuacji powiem wam, że ja tak pogadałam z moimi dziewczynami i ja powiedziałam, że dla mnie to jest za dużo i ja chyba jednak faktycznie będę robić coś w tę stronę, aby tą relację urwać. I powiem wam, że to nie było tak, że z dnia na dzień przestałam wychodzić. Ja zaczęłam tak sporadycznie, ja zaczęłam tak, wiecie, w kratkę wychodzić, że raz wyszłam, raz nie wyszłam, raz wyszłam, raz nie wyszłam. No i później w sumie jakoś już tak doszło do takiego momentu, że już przestałam z tamtymi ludźmi wychodzić. Gdzieś tam jednak z tyłu głowy miałam też taki stres, że nikt inny mnie nie polubi, że nie znajdę innych fajnych ludzi, ale z biegiem czasu, jak ja patrzę, tamte osoby nie lubiły mnie jakoś mega mocno, bo jak się lubi kogoś, to nie mówi się takich rzeczy, nie robi się różnych rzeczy niefajnych za plecami. Takich rzeczy się po prostu nie robi, jak ktoś się lubi. Więc ja osobiście jestem po prostu najszczęśliwszą osobą na świecie, ze względu na to, że różne te relacje zakończyłam, które na mnie źle wpływały. Jestem bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwa. Była też jedna relacja, która ja tego nie widziałam na początku, ale mi też moje przyjaciółki uświadomiły i w sumie trochę mama, gdzie byłam manipulowana przez tą osobę i to była taka jedna osoba i tą relację mi było chyba jeszcze ciężej skończyć niż tamto z tamto całą grupką, bo to tak jakoś wyszło, nie wiem, po prostu życiowo. Także nie wiem, po prostu trochę to spróżniło i później każdy poszedł w swoją stronę, ale ta relacja jedna, to wam powiem, że to było strasznie ciężkie, bo ja nie wiedziałam, jak ją to zrobić. No bo ja nie widziałam tego, że ktoś mną manipuluje czy coś takiego i ja miałam takie: ale stop, to co ja mam powiedzieć tej osobie? Ja nie widzę, żeby było coś źle. I też ja miałam tam problem na przykład do mamy, że ona tam, nie wiem, nie chce dla mnie dobrze, że po prostu może nie lubi tej osoby. Później oczywiście zauważyłam już, że ta osoba nie ma, no, że po prostu nie działa na mnie fajnie i że negatywnie wpływa na moje takie samopoczucie, co zawsze tłumaczyłam tym, że to ja coś źle zrobiłam. No i powiem wam, że właśnie zerwałam tą relację i po prostu, jeśli mam być szczera, to bardzo się stresowałam, jak ją zerwałam. Ja dosłownie napisałam, że ja potrzebuję odpocząć i ja chyba nie jestem za bardzo w stanie kontynuować dalej tej relacji i napisałam tam trochę dlaczego, żeby to nie było tak, że wiecie, że po prostu uciekam i nie chcę powiedzieć dlaczego, że tak bez powodu, a nawet bez powodu, jakby po prostu na mnie ta relacja mi się nie podobała, no to też bym mogła, ale po prostu no tam trochę napisałam, dlaczego to wszystko tak wyszło, co mi się nie podobało. No i powiem wam, że od kiedy tą relację urwałam, to po prostu czuję się taka wolna, że to jest hit, serio. Bo miałam taki po prostu przymus, że muszę ciągle pisać do tej osoby. Jak ja nie napisałam, to było po prostu, no, złość. I no nie było to fajne, takie nie są to fajne wspomnienia, tak to powiem. To, co mi pomogło w takim urwaniu różnych relacji, które się na mnie wpływają, to jest na pewno uświadomienie sobie, że nie liczy się ilość, a jakość osób. Ja teraz otaczam się bardzo małym gronem znajomych. Ja nie wychodzę codziennie z domu. Ja nie wiem, piątki po prostu zazwyczaj spędzam w pokoju swoim. I wiecie co, ja z tym się czuję genialnie, dlatego że ja w końcu robię coś, co jest w porządku ze mną, co nie gryzie się ze mną. Pędzenie piątku z książką, z serialem, z czymkolwiek innym, po prostu robienie czegoś nawet samemu ze sobą, co jest dla nas przyjemne, nie jest absolutnie zmarnowanym czasem. I tutaj czekajcie, bo zobaczyłam kolejne pytanie, żeby pogadać o moim chłopaku. I wiecie co, ja nie mam chłopaka, ja nie pogadam o moim chłopaku, bo chłopaka nie mam. Ewentualnie mogę porozmawiać o Leonardo DiCaprio. Możemy porozmawiać o tym. Oj, możecie napisać w komentarzu waszych kraszy z dzieciństwa, albo w ogóle z tego teraz, wieku, w którym jesteście. Ja w dzieciństwie miałam krasza Leona z Violetty. Tutaj gdzieś będziecie mieć Leona z Violetty. Ojku, on był cudowny. A teraz, na ten moment, moimi takimi właśnie celebrytowymi crushami, tak to powiem, to jest Leonardo DiCaprio nieustannie od 2017. On oczywiście, że w wersji takiej, wiecie, no młodszej na teniku wyglądał tak bardziej w moim typie, ale teraz też nie jest zły. Następnie też mi się bardzo podoba, nie pamiętam, jak on tam się nazywa tak normalnie, ale, znaczy wiecie, tak poprawnie, ale filmowo, serialowo znam jego imię, to jest Joey z Przyjaciół, z Friends. Oj, też Joey, bardzo przystojny. Kogo tam jeszcze? O, podoba mi się bardzo Thor z Avengersów, jest też bardzo przystojny. I Aquaman, o, on jest mega przystojny. I ostatnio, wczoraj byłam w kinie, słuchajcie, na takim filmie Pieprzyć Mickiewicza i tam główny bohater był taki przystojny, moi drodzy, normalnie ja patrzyłam na niego i miałam takie: Boże,
chłopie, weź ty me serce skradnij. Nie, no ale naprawdę bardzo przystojny był chłopak. No to wy możecie napisać w komentarzu jakiś swoich crush, tak to powiem, z dzieciństwa bądź z tego teraz wieku. A my przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem jest, słuchajcie, ekstremalny głód, ponieważ jest dużo pytań o to, co robić, jak się ma ten ekstremalny głód, jak sobie z tym radzić. I w ogóle ja też uważam, że ten temat jest mało poruszany. Ja też go może, znaczy kilka razy go poruszałam, ale uważam, że go można nawet poruszać, nie wiem, 500 razy i tak czy siak on ważne jest, żeby po prostu ludzie mieli świadomość, jak to działa, ludzie, którzy właśnie wychodzą z problemów z jedzeniem. I tutaj od razu chcę na samym początku powiedzieć, że, przepraszam Myszka, że ja nie mam żadnych specjalistycznych jakichś, wiecie, takich, nie wiem, no nie jestem żadnym doktorem, nie jestem żadnym lekarzem, specjalistą, który, nie wiem, zna się na tym dokładnie, co mówi. Ja to, co mówię, jest z mojego własnego doświadczenia. Też gdzieś tam na przykład wyniosłam coś z terapii, co nie wiem, co dało mi tak do myślenia, to też tak mówię po prostu na własnym doświadczeniu. No i dobra, co to jest w ogóle ten ekstremalny głód? Ten ekstremalny głód zazwyczaj się bierze, słuchajcie, kiedy my ograniczamy sobie ten pokarm i później nagle zaczniemy jeść i nasz organizm w końcu dostanie jakieś pożywienie, to jest możliwość, że rzuci się na jedzenie pod taką nazwą ekstremalnego głodu, no i wtedy bardzo często rzucamy się na byle jakie jedzenie, po prostu jakie mamy pod ręką. To nie chodzi o to, że nie wiem, to muszą być jakieś posiłki takie zrobione, to mogą być jakieś, nie wiem, lody, chipsy, czekolady i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często osobom, które wychodzą po prostu z tych problemów z jedzeniem, jest bardzo ciężko znieść to, że przed chwilą miały te osoby totalną kontrolę nad tym jedzeniem, a teraz nie mają jej w ogóle, totalnie ją straciły. I ja wiem, jakie to jest okropnie ciężkie i wiem, że teraz to, co zaraz powiem, to będzie dla Was też może ciężkie, ale naprawdę uważam, że to jest jedyna dobra opcja, żeby ten ekstremalny głód przetrwać i żeby w końcu dojść do tego zdrowia, bo nie zawsze przy recovery pojawia się ekstremalny głód, ale często no po prostu on się pojawia. No i teraz pytanie, co jeśli w tym ekstremalnym głodzie, w tym napadzie jemy duże ilości tego jedzenia i nie wiem, na przykład zjemy dwie czekolady, powiedzmy jakieś chipsy, coś, czy my się mamy ograniczać, czy jak to w ogóle działa? I ja, tak jak mówię, nie mam wiedzy specjalistycznej, ale mówię z własnego doświadczenia, uważam, że nie powinniśmy się ograniczać, nawet jeśli to nie są owoce i warzywa, które my jemy, tylko to są jakieś, no nie wiem, po prostu, nie wiem, czekolady, chipsy i w ogóle, i to nie są jakieś takie pełnowartościowe posiłki. Moim zdaniem mimo wszystko nie powinniśmy się ograniczyć, tylko dać temu organizmowi to, czego on się domaga, i na następny dzień również nie powinniśmy się ograniczyć, słuchajcie, bo tak, pomyślcie sobie, ograniczyliście sobie jedzenie, teraz nagle dostaliście ten napad na jedzenie, bo wasz organizm po prostu boi się, to jest też taka trochę metoda obronna, tak to można powiedzieć, organizmu, bo on jest przyzwyczajony, że przez jakiś czas nie dostawał jedzenia i teraz chce jak najszybciej uzupełniać wszystkie braki albo nabrać sobie chociaż trochę energii, z której będzie mógł czerpać po prostu, wiecie, na takie normalne czynności życiowe, i z tego też się czasem może brać ekstremalny głód, że właśnie jak wy się ograniczycie później po tym napadzie ekstremalnego głodu, to później prawdopodobnie ten napad przyjdzie kolejny wam z podwójną siłą, bo ani nie uzupełniliście braków tego, ani nie zaspokoiliście potrzeby tego napadu, ani takiej codziennej potrzeby na jedzenie, i wtedy może wam przyjść z podwójną siłą i wtedy możecie na przykład, nie wiem, popaść w jakieś inne rodzaje właśnie problemów z jedzeniem, czy to te na B, czy to te jakieś kompulsje, to wiecie, to moim zdaniem ograniczanie się może tylko i wyłącznie przynieść nam szkody, bo słuchajcie, po jednym takim napadzie, nawet po trzech czasem takich napadach, czy tam iluś, my nie uzupełnimy od razu wszystkich braków, wiecie dlaczego? Dlatego, że nasz organizm od środka jest bardzo wyniszczony, czego my często nie widzimy, bo my patrzymy na to, jak wyglądamy z zewnątrz, jeszcze jak mamy w ogóle zaburzony obraz siebie, no to już w ogóle hit, bo my na siebie patrzymy i mamy takie, no matko bosko, mam napad, a wyglądam po prostu okropnie, a później oglądamy, powiedzmy, zdjęcia za tamtych czasów, jak już, znaczy z tamtych czasów, jak już jesteśmy w lepszym stanie i mamy takie, ja naprawdę myślałam, że ja wtedy źle wyglądałam, że dobrze wtedy wyglądałam, ja wyglądałam okropnie. No i wasz organizm musi też pouzupełnić wszystkie te braki, które ma w sobie, po prostu w środku, jakieś, nie wiem, serca, nerki, wątroby, czy to coś, tkanki te wszystkie jakieś tam, żeby ocieplać was, jakieś, nie wiem, wzmocnienie włosów, hormonalne te wszystkie rzeczy, to wszystko musi po prostu zacząć na nowo pracować. I wiecie, osoby zdrowe mogą tego za bardzo nie zrozumieć i mogą mieć takie, ale jak ty rzucasz się na jedzenie i na przykład, nie wiem, potrafisz zjeść dwie czekolady, chipsy i coś jeszcze w ciągu, nie wiem, no, jakiegoś krótkiego odstępu czasowego, no,
nie rozumiem za bardzo. Ja wiem, że takie komentarze mogą być krzywdzące, ale też ja sobie zawsze staram się tłumaczyć, że te osoby jednak nie rozumieją, co przechodzę. I mam nadzieję, że te słowa, które Wam teraz powiedziałam, jakoś Wam po prostu pomogły. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać na Instagramie, ja staram się jak najszybciej odpisywać. Tych wiadomości jest sporo, na co nie narzekam oczywiście, bo kocham z Wami pisać. Tylko tak to zaznaczam, że po prostu nie zawsze jestem w stanie od razu po dniu, dwóch, trzech odpisać, ale staram się, słuchajcie, jak najszybciej i mam nadzieję, że w tym właśnie temacie tutaj ekstremalnego głodu mogłam troszkę Was uspokoić, jeśli teraz ktoś z Was przez to przechodzi. O, tutaj mam w sumie ciekawe pytanie, jak wygląda terapia? Wiecie co? Ja Wam powiem tak, są różne dziedziny terapii i każda terapia będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo po prostu są różne te dziedziny terapii, tak? Ale ja powiem ze swojego własnego doświadczenia. U mnie terapia wygląda tak, że ja z Panią bardzo dużo rozmawiam, bardzo dużo analizujemy rzeczy i w sumie my głównie skupiamy się na takiej rozmowie, na tej terapii, ale to nie jest taka, wiecie, tylko rozmowa, że ja tam pójdę, opowiem, że coś tam, tylko my się skupiamy na różnych takich rzeczach, z którymi się zmagam, tak popatrzę, jeszcze jakieś tam problemy, jakieś, nie wiem, traumy na przykład niezakojone, czy jak to się mówi, ale też są na przykład jakieś terapie, gdzie pani, byłam kiedyś na takiej terapii, byłam kiedyś u takiej właśnie psycholog, która dawała mi pracę domową, że na przykład musiałam wypisywać coś, nie wiem, coś musiałam jej zrobić i to nie było takie, że nie wiem, musiałam nie wiadomo co zrobić, tylko na przykład napisać przez tydzień, jak się nie widziałyśmy, to przez każdy dzień tego tygodnia musiałam pisać, za co jestem sobie wdzięczna tego dnia, tak to powiedzmy, co nie? Ale ja głównie teraz na mojej terapii skupiam się na takiej rozmowie i też często możemy się zrazić do terapeutów ze względu na to, że trafimy na złego terapeutę. Też tak miałam, ja bardzo mocno się zraziłam do psychiatrów. Przysięgam Wam, ile ja miałam? Chyba 7 i każdy po prostu coś było nie tak i to nie jest tak, że to ze mną jest coś nie tak, bo ja tak już zaczęłam myśleć, że to ze mną jest coś nie tak, bo no niemożliwe, że 7 psychiatrów pod rząd było nie okej, ale jeden tam był w ogóle oszustem, czyli sobie na oszusta trafiłam. Druga pani po prostu prowadziła terapię, która mi nie odpowiadała, bo no ten nurt, czy tam jak to się nazywa, terapeut, że mi po prostu bardzo nie odpowiadał. No aż w końcu trafiłam na taką naprawdę psychiatrę cudowną, którą teraz mam, naprawdę jest ona super. Psychoterapeutkę też mam teraz cudowną, super, mega, mega ją lubię, bardzo czuję od nich, dwóch od tych pani wsparcie. Ja Wam powiem szczerze, że na pierwszej terapii bardzo bałam się otworzyć, bo ja się bałam, że będę oceniana, czy coś takiego. Ja przez moją terapeutkę nigdy nie byłam oceniona negatywnie, nigdy mi nie powiedziała, że jestem taka siaka człowaka, bo zrobiłam tak, a nie inaczej. Nigdy mi tak nie powiedziała, zawsze mi tylko dawała jakieś swoje przemyślenia, co ona o tym myśli, ale nigdy też mi nie narzucała, że nie wiem, jak zaczęła mi mówić, że mam nawrót choroby, to nie powiedziała mi, że masz iść teraz do rodziców, bo to może mnie tylko zniechęcić. Tylko mi powiedziała, że możesz pójść do mamy, opowiedzieć jej i zaczęła mi mówić plusy, minusy, czemu mogłabym iść, czemu, nie wiem, miałabym na przykład nie mówić, co by się wtedy zadziało. I to jest bardziej takie właśnie podchodzenie do człowieka tak psychologicznie, że wiecie, że nie na wprost, że mówisz zrób co chcesz, tylko pani na przykład mi wykłada na części pierwsze, co może się stać, jak powiem mamie, a co może się stać, jak nie powiem mamie. I to nie jest tylko tak, że ona mnie namawia, że jak powiesz mamie, to będą same pozytywy. Nie, ona mi też powiedziała o takich rzeczach, które mogą przyswoić mi dużo stresu, ale uważam, że to jest bardzo okej. I naprawdę ja każdemu polecam terapię, tylko że kurczę, no jedyny minus to jest taki, że można trafić na takiego gorszego terapeuta. To tak samo jak nauczyciele, jeden lepszy, drugi gorszy, ale nauczyciel w sumie nauczyciel w sumie nie pracuje na tym, żeby twoja psychika się polepszyła. Nie powinien też jej pogarszać, ale no nie jest w zawodzie takim, gdzie, no nie wiem, stara się tą psychikę naprawić, a no jednak terapeuta powinien jakoś w tą stronę iść, więc no to jest ten taki minus, ale ja ze swojego doświadczenia naprawdę bardzo, bardzo polecam terapię. Dobra, teraz może już po takich bardziej głębszych, cięższych, można tak powiedzieć, tematach, przejdźmy sobie coś na rozluźnienie, weźmy. Ulubione filmy, seriale i dlaczego? No to dobra, zacznijmy, moi drodzy. Co do seriali, to tak, moje ulubione seriale na Netflixie to jest tak, The Sinner, to jest zarąbisty serial, naprawdę zarąbisty. Ja w ogóle bardzo jestem taką kino, no bardzo lubię po prostu filmy i seriale, co nie? Ale Wam powiem, że teraz przez TikToka mam trochę tak, że po prostu ciężko mi jest się skupić na jednym filmie, że wiecie, że po prostu film trwa powiedzmy przez 2,5 godziny i mi jest ciężko się po prostu na tym skupić, bo ja chcę coś przewinąć do góry i to, ja nie wiem, po prostu masakra, ale na przykład wczoraj jak byłam w kinie, to absolutnie tak nie miałam, tak mnie po prostu ciągnął ten film, że był super. No ale tak, seriale to The Sinner jest przecudowny, to jest o tematyce kryminalnej, są 4 sezony i każdy z sezonów jest oparty jednej historii i te historie chyba nie są na faktach, ale są mega fajne, bo tam jest taki
taki główny bohater detektyw i on rozwiązuje i my z nim trochę rozwiązujemy te sprawy i to jest naprawdę mega, 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 mega fajne. Następny serial do polecenia to są Turbulencje, zarąbiste. Nie wiem, na taka tematyka, nie wiem jak to określić, w sumie trochę fantastyka, ale też nie fantastyka, bo ja na przykład średnio lubię fantastykę. To jest takie, nie wiem, takie dziwne, takie, ale naprawdę zarąbisty jest ten serial. Ten serial jest przecudowny, serio Wam mega go polecam. Trochę ciężko mi jest opowiedzieć o czym jest, więc jak może Was, nie wiem, polecam Wam po prostu wejść gdzieś w internet i zobaczyć, nie wiem, trailer, jakiś spis treści czy coś takiego, żeby po prostu ogarnąć o czym jest ten serial, bo jest naprawdę mega wciągający i mega fajny. Następnie z takich seriali, które są bardziej znane, to ja swojego czasu miałam bardzo dużą fazę na Dom z Papieru, Stranger Things, bardzo lubię, czekam na kolejny sezon. Co tam jeszcze z takich bardziej znanych? No to w sumie ten Dom z Papieru, jeśli ktoś nie oglądał, ale myślę, że większość osób oglądało, bo swojego czasu był bardzo duży taki no skok na to i bardzo lubię ten Dom z Papieru. Co do seriali, o to jeszcze nie jest, to jest taki fajny serial dokumentalny, czy tam jak to się mówi, to jest Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata, to jest coś takiego i to jest o takim panie, który siedział 20 lat za niewinność, bo go skazali za niby, że kogoś a tak naprawdę tego nie zrobił i po 20 latach dopiero udało mu się udowodnić, że tego nie zrobił. No i teraz on jeździ po najcięższych więzieniach na całym świecie, zamyka się tam na tydzień, oczywiście z kamerami i po prostu pokazuje jak to tam wygląda, jak wygląda etap tej resocjalizacji, czy nie wiem, na przykład te więzienia działają i niektóre naprawdę z więzienia, niektóre to są po prostu hotele, że aż chce się tam być, żartuję, ale nie, no naprawdę, PS4 normalnie ma jakiś łap, tutaj telewizor, tutaj wszystko, normalnie, własny pokój, taki wszystko ładne, biureczko, tu wszystko pięknie, naprawdę, że takie po prostu no mega dobre warunki, a niektóre te więzienia to jest po prostu aż dramat, że nawet jeśli ktoś popełnił bardzo ciężkie zbrodnie, moim zdaniem nie powinien aż tak jakby w takich warunkach żyć, bo to też jest tylko człowiek i naprawdę bardzo, no taki mega fajny jest ten serial, mega mi się podoba. A jeśli chodzi o filmy, to tak na pewno bardzo lubię Nie otwieraj oczu, jest to taki film, do którego często wracam, bardzo go lubię. Jest jeszcze, czekajcie, jaki jest jeszcze film, Titanic, kocham Titanica, tak jak nie lubię romansów, to jest taki, wiecie, dramat romantyczny i on jest przecudowny, kocham Titanica i w sumie jeśli mam być szczera, to lubię horrory, ale tylko z kimś. I nie wiem w sumie. Jakieś kryminalne filmy są fajne. Wiecie co, tak mi teraz ciężko jest powiedzieć z głowy, ale ja naprawdę bardzo, bardzo dużo filmów lubię. Jak gdzieś mi tutaj się coś jeszcze przypomni, to Wam powstawiam tutaj na ekranie takie polecajki moje filmów. Jak przestać porównywać się do innych kwestii jedzenia, jak na przykład ktoś jest na recovery i je mniej ode mnie? No dobra, słuchajcie, no to jest taki też w sumie ważny temat, uważam, do poruszenia. Ja zawsze sobie tłumaczę i też staram się innych motywować, że jeśli ktoś okłamuje siebie w tym recovery i na przykład jest zdecydowanie za mało, to ta osoba wyrządza tylko i wyłącznie sobie krzywdę. I pomyślcie sobie tak, wy nie okłamując siebie, mimo wszystkich tych trudności, które gdzieś mogą Was na tej swojej drodze, Waszej drodze do zdrowia spotkać, jeśli Wy się nie dacie i faktycznie będziecie jeść tyle, ile faktycznie macie ochoty, nie wiem, powiedzmy zaakceptujecie ten ekstremalny głód, to Wy w końcu dojdziecie jakimiś małymi bądź większymi krokami do tego zdrowia, a te osoby, do których się wcześniej porównywaliście, że wiecie, że one jedzą mniej od Was i że one, to one pewnie robią lepiej, będą dalej, powiedzmy, siedzieć w chorobie, dalej marnować się po prostu, marnować swoje życie, a Wy już będziecie mogli, nie wiem, na przykład zjeść coś bez wyrzutów sumienia i będzie bardzo fajnie. Ja na przykład tak motywowałam się w takich, nie wiem, jakichś gorszych momentach mojego recovery, gdzie też byłam na przykład na rehabilitacji wagi, co było mi ciężko, kiedy widziałam, że ktoś je mniej. A co do takich zdrowych osób, że na przykład, wiecie, porównujemy się do zdrowych osób, że one tam jedzą mniej, to słuchajcie, moi drodzy, co do takich osób, co do porównywania się do osób zdrowych, to słuchajcie, pomyślcie sobie tak, te osoby mają inną sytuację, te osoby jak pominą jakiś posiłek, jak na przykład, nie wiem, wstaną o godzinie 15-16 i nie zjedzą śniadania, to nie będą mieć myśli na, nie wiem, na następny dzień czy coś, że o nie, wczoraj nie zjadłam śniadania, to dzisiaj ten też nie zjem, bo muszę coś tam, nie wiem, bo mogę, bo chcę schudnąć coś takiego. Tylko te osoby po prostu sobie wstaną, zjedzą śniadanie i nie będą absolutnie o tym myśleć. A Wy będziecie to analizować. I właśnie moim zdaniem powinniście sobie myśleć, że te osoby zdrowe, a Wy, to jest totalnie inna sytuacja. A jeśli ktoś na przykład, bo też były jakieś pytania o właśnie takie, co sądzę o takich kontach fit, wiecie, że niby fit, ale ktoś jednak widać, że ma ewidentnie problem, to ja tak jak mówię, sama ta osoba sama robi dla siebie krzywdę, no i też może zrobić dla kogoś krzywdę, jeśli kogoś to strygeruje, świadomie bardziej lub mniej może zrobić tą krzywdę, no ale może ją zrobić.
Myślicie sobie, że wasz organizm nie patrzy na to, kto zjadł ile, tylko patrzy na swoje potrzeby. I jeśli, nie wiem, jesteście w jakimś grupce znajomych i ludzie zjedli po dwa kawałki pizzy, a wy macie ochotę na 4 czy tam 6, pomyślcie sobie, że wy najwidoczniej tego potrzebujecie. Wasz organizm się o to domaga. Ich organizm się o to nie domaga. Okej, ale mój organizm się o to domaga, więc zaakceptuję to i zjem tą pizzę. Ja wiem, że może być bardzo ciężko, ja mam tego świadomość, słuchajcie, ale jeśli my będziemy się podawać w każdej sytuacji, kiedy będzie nam ciężko podczas tego recovery, to nigdy nie dojdziemy do tego zdrowia, nigdy nie będziemy, nie wiem, szczęśliwi, bo żeby dojść do takiego sukcesu, tak to można powiedzieć, bo zdrowie będzie ogromnym sukcesem, to trzeba pierwsze też przejść te gorsze momenty. Nie zawsze będzie tylko i wyłącznie łatwo, pięknie i kolorowo. Dbanie o siebie uważam, że jest okej, co nie? No to tak, tutaj takie normalne dbanie o siebie uważam, że jest najbardziej okej. Skincare również jest okej, ale uważam, że to, że nie wiem, teraz jest w modzie takie... Tak to można powiedzieć, że w modzie, jakby tak, wiecie, często gdzieś na TikToku nam się pojawia, że ludzie robią 30-etapową, na przykład, nie wiem, jakąś tam skincare, że po prostu pół godziny siedzą w łazience. Jeśli one tego potrzebują dla własnego komfortu psychicznego, okej, ale wy nie musicie, moi drodzy. Jeśli wam jest okej, smarując się jednym kremem i wasza cera to też akceptuje i wy się z tym dobrze czujecie, to nie zmieniajcie tego. Ja też nie mam 50 kroków. Mi zajmuje te moje takie skincare, nie wiem, tam góra 7 minut. Naprawdę, to jest mega szybkie, po prostu pianka jakaś, makijaż, serum i tyle w sumie. No i wiecie, i to, no i to tyle. Skincare uważam, że nie jest złe, ale czasem po prostu, wiecie, możecie się porównać, że coś jest z wami nie tak, bo wy nie robicie tylu czynności, ale to nie, absolutnie nie jest tak, że coś jest z wami nie tak, moi drodzy, słuchajcie. Co do medytacji, pilatesu i journalingu, znaczy to tak, medytacja, uważam, że medytacja ogólnie jest bardzo fajna. Ogólnie uważam, że medytacja jest naprawdę bardzo fajna i ja w ogóle czasem ludziom polecam medytację, ale taką, wiecie, nie wiem, są takie kanały na YouTube, chwilowe i tam chwilowe, że nie ma tych filmików, te filmiki nie trwają po nim godzinę medytacji, tylko na przykład 12 minut albo 15 minut medytacji na stres. I uważam, że to jest bardzo fajne. Mam taką jedną sprawdzoną panią, która po prostu tak fajnie mówi, że ja nawet jeśli odsłucham ten odcinek 50 raz i wiem, co będzie mówić, to jednak zawsze sobie wszystko przemyślę i później jestem uspokojona po tej medytacji i uważam, że jest ok. Co do takiego pilatesu, to wiecie co, no kurczę, wszystko z głową po prostu, wszystko z głową. Jeśli widzimy, że coś jest... Coś już przekracza takie ludzkie normy, tak to powiem, i po prostu jest to tak robione, no, chorobowo, tak niezdrowo, o tak opowiem, no to oczywiście, że nie jest to okej. Tak samo ze zdrowym odżywianiem. Jeśli zdrowe odżywianie jest, no wiecie, takie aż przesadnie zdrowe, no to też nie jest okej, totalnie nie jestem za tym. A ten journaling to jest chyba to, że się pisze, tam się rozpisuje. I wiecie co, ja przez jakiś czas tam się porównywałam, że ja to tak sobie nie rozpisuję aż tak mocno i w ogóle ja tam sobie, wiecie, jak ja sobie rozpisuję, dosłownie, czekajcie, ja wam pokażę, ja nie robię takich wielkich zapisek, tylko na przykład wiedząc, że moja pamięć jest okropna, to piszę sobie, że nie wiem, na przykład z rana chcę zrobić książka i telefon, co nie? I wy możecie nie wiedzieć, o co chodzi, ale mi chodzi o to, że po prostu chciałam poczytać chwilę książki, a telefon to, żeby odpowiadać na wasze wiadomości, ale nie robię takiej, wiecie, mega tabelki pięknej. I jeśli komuś to sprawia przyjemność, jeśli dla kogoś to jest okej, to jak najbardziej fajnie. Ale jeśli wy tego nie robicie, to też jak najbardziej fajnie, to też nie jest nic złego. A co do takiego w ogóle trendu bycia that girl, to ja uważam, że to się stało trochę przesadne swojego czasu. W sensie teraz już chyba to trochę ucichło, a przynajmniej ja tego nie mam na TikToku tak ciągle, ale swojego czasu to się stało za bardzo przesadne, moi drodzy, bo nasze życie nie będzie cały czas po prostu takie pinterestowe, idealne, takie, nie wiem, nie każdy dzień będzie taki po prostu romantyzowany przez nas. Nie każdy dzień tak damy radę spędzić, bo jesteśmy tylko ludźmi. I też będziemy mieć jakieś gorsze dni. Też będziemy mieć dni, gdzie nie będziemy po prostu, nie wiem, mieć ochoty w ogóle jakieś, nie wiem, robić skincare'y czy coś takiego. Nie wiem, nie będziemy mieć ochoty, żeby sobie gotować i wtedy sobie zamówimy po prostu gotowe jedzenie. I nie jest to nic absolutnie złego. A ja wam powiem, że często jem gotowe jakieś, wiecie, restauracyjne sprawy bardzo polubiłam. Więc ja uważam, że wszystko z głową jest okej, ale jeśli to już przychodzi takie, no, normy i wchodzi w taki niezdrowy aż tryb życia, to no to nie jestem totalnie za tym, co nie? Co sądzisz o swoich fanpage'ach? Co ja sądzę o swoich fanpage'ach? Moi drodzy, ja jestem przeogromnie wdzięczna i ja czasem w ogóle nie dowierzam, bo jak ja chodzę na Instagrama, ja staram się każdy fanpage, czy to na TikToku, czy na Instagramie, obserwować, bo ja chcę po prostu was obserwować, co nie? I staram się każdy fanpage obserwować. Jak na przykład wchodzę na Instagrama i widzę, że te relacje, które tam są obok mnie, wiecie, te
kółeczka, to wszystkie dosłownie to są tutaj, nie wiem, ile, kilkanaście, to jest z moich fanpage'y, to ja mam takie, Boże, ludzie naprawdę mnie lubią na tyle, że chcą otworzyć o mnie konto. I jeszcze w ogóle to, jakie miłe słowa od Was dostaję, nie tylko od moich fanpage'y, ogólnie, to jest dla mnie coś takiego wow, bo ja przysięgam Wam, że zawsze chciałam być, gdzieś tam działać w tym internecie. I teraz normalnie, gdy ja mam swoje fanpage'e, to dla mnie to jest takie trochę nie do wyobrażenia. Serio, ja czasem mam takie, że nie wiem, dziwne jest to życie, że tak się potrafi zmienić, naprawdę. Tak oczywiście pozytywnie. Ja jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję każdej osobie, która poświęca swój czas, który nie wiem, by mogła wykorzystać na wszystko inne, może poświęcić na to, żeby na przykład zrobić o mnie edita. Ja jestem bardzo, bardzo za to wdzięczna i kocham moje fanpage'e i tak. Jakie dzieci naukę samemu jesteś w stanie sama ogarnąć się z podstawą programową? No to tak, słuchajcie, tutaj pytanie co do szkoły w chmurze, bo jestem w szkole w chmurze. Mi nauka idzie naprawdę bardzo okej, bardzo dobrze mi idzie, wszystko jest fajnie. Osobiście bałam się bardzo, jak mi będzie iść, dlatego że na przykład jestem słaba z matmy, z fizyki, z chemii myślałam, że jestem słaba, a jak przeszłam na właśnie szkołę w chmurze, to się okazało, że kurde, chyba jednak nie jestem taka słaba, tylko musiałam trochę bardziej zrozumieć. No i bałam się takich tam przedmiotów ścisłych, jak mi to będzie iść, a powiem Wam szczerze, że idzie mi naprawdę bardzo dobrze mi się uczy samej, naprawdę bardzo dobrze, bo ja wtedy po prostu idę swoim tempem, przyswajam tą wiedzę, mam, to nie, że się chwalę, tylko po prostu jestem bardzo dumna z tego, że mam bardzo, bardzo dobre oceny, słuchajcie, z tych egzaminów i jestem bardzo z tego dumna i przejście do szkoły w chmurze to jest najlepsza decyzja życiowa, jaką postanowiłam, bo no jaką po prostu zrobiłam, to jest najlepsza moja taka decyzja, którą podjęłam. Uważam, że szkoła w chmurze nie jest dla każdego, dlatego że trzeba mieć taką, wiecie co, to nie chodzi tylko i wyłącznie o motywację, ale też taką determinację, nie wiem, w sumie takie samozaparcie, bo nie zawsze, ja też nie zawsze mam motywację, żeby, nie wiem, uczyć się matmy. Jak ja sobie myślę, że dzisiaj chcę się pouczyć matmy, znaczy, no powinnam, to ja mam takie, już mi się nie chce, ale czasem po prostu trzeba wbić sobie do głowy, że nawet jak się nie chce, to ja muszę, bo nikt inny mnie tego nie nauczy, nie przyjdzie do mnie nauczyciel i mnie tego nie nauczy i po prostu usiądę, będę mieć to z głowy, będę szczęśliwa. I ja się tak jakoś staram motywować, idzie mi naprawdę bardzo dobrze w tej szkole. Wiadomo, że są jakieś tematy, które na przykład ciężej mi idą, ale wtedy po prostu poświęcam więcej na to czasu. Też szkoła w chmurze przygotowała takie super karty pracy, które naprawdę bardzo ułatwiają naukę. Tam też stawiają różne linki do filmików, na przykład jak ja rozszerzam geografię, to stawiają mi różne linki do filmików opowiadających o danym temacie, który teraz przerabiam, aby było mi łatwiej. No, jedynie wiecie co, tak troszkę biologia rozszerzona to dla mnie takie, no ale jakoś idzie, co nie? Jeszcze angielski rozszerzam również. I na ten temat się nie wypowiem, ok? Nie chcecie usłyszeć, jak ja mówię po angielsku, nie mówię. Jak poradzić sobie z odzyskaniem okresu po ED? No to słuchajcie, moja jakby taka rada, która myślę, że nie jest jakaś nie wiadomo jak wybitna, ale myślę, że bardzo taka, no dobra, to jest po prostu dostarczanie swojemu organizmowi wszystkich składników odżywczych. Ja wiem, że wy to możecie wiedzieć, mam tego świadomość, ok? I wiem, że mi teraz może ktoś powiedzie, że Julka, ale ja naprawdę dostarczam, nie wiem, jem, nie ograniczam się, jem i białka, i węglowodany, i tłuszcze, i to na co mam ochotę, wszystko inne, a dalej tego okresu nie ma. Ale moi drodzy, okres to jest bardzo indywidualna sprawa, po jakim czasie go odzyskacie. Ja na przykład odzyskałam po 3,5 roku, inni odzyskają po, nie wiem, po miesiącu, inni odzyskają po 5 latach i wiadomo, że czasem już fajnie jest się wybrać do ginekologa, jeśli dłużej ten okres do nas nie wraca, a my jednak, wiecie, i dostarczamy swojemu organizmowi wszystkie te składniki odżywcze, które on potrzebuje. I też można troszkę ograniczyć ruch, żeby to nie było tak, że wiecie, my jemy, ale później wszystko, całą naszą energię spalamy i nasz organizm nie ma z czego pobierać tej energii na te inne. I tu mi nie chodzi o to, żeby się zamknąć, nie wiem, na przykład siedzieć w domu w czterech ścianach, tylko po prostu, żeby nie nabijać takich celowo kroków. To jest też ważne. Ale oczywiście jak już po dłuższym czasie nam ten okres nie wraca, no to warto jest się wybrać do jakiegoś właśnie lekarza, ginekologa, żeby zobaczyć, co się dzieje. Co uważasz o cateringu na recovery? To ja w ogóle byłam na cateringu na recovery i co ja uważam? Bo teraz możecie pomyśleć, że jak byłam, to powiem same pozytywy. Nie, 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 moi drodzy, słuchajcie. Ja uważam, że catering jest fajny, żeby na przykład utrzymać masę ciała, a nie żeby rehabilitować wagę w domu, bądź utrzymać tą wagę, żeby nie musieć liczyć tych kalorii, ale żeby one jednak
były przeliczone, żeby tam nie jeść za mało. Uważam, że jest to fajne, ale ja na przykład osobiście miałam catering, jak rehabilitowałam wagę i jak później tą wagę trzymałam. I osobiście uważam, że to był mój błąd, bo ja się bardzo mocno zamknęłam na inne jedzenie oprócz cateringu i ja po prostu nie pozwalałam sobie zjeść żadnych przekąsek. Jak zamieniałam jakieś posiłki, na przykład, nie wiem, z drugiego śniadania na coś innego, to to musiało mieć taką samą tą wartość odżywczą i ja uważam, że się bardzo zamknęłam na inne posiłki, co nie było dobre, uważam, że nie jest dobre. Jednak nie neguję, czy tam jak to się mówi, cateringów na recovery i uważam, że jest to ok, tylko trzeba mieć, podchodzić do tego tak z głową, że na przykład, nie wiem, nie brać drugich, powiedzmy, na przykład wziąć 3 posiłki główne, a te poboczne posiłki już sobie samemu dobierać. Wiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że rozumiecie, bo po prostu, jeśli my się zamkniemy tylko na ten catering, to później przychodząc na jedzenie intuicyjne, na które w końcu kiedyś fajnie by było przejść, to wiecie, to będzie nam po prostu mega, mega, mega ciężko. Twoje hobby, pasje. Co do moich hobby i takich pasji, to wiecie co, ja mam bardzo dużo takich właśnie zainteresowań, tak to można powiedzieć. Naprawdę, po prostu, jejku, ej, ale dosłownie, ja wszystkim, nie wiem, bardzo wieloma rzeczami się interesuję. Na pewno takie teraz, na ten moment główne dla mnie rzeczy to są social media. Bardzo kocham dla was nagrywać, uwielbiam pomagać ogólnie jakoś ludziom, nie wiem, to jakoś tego po prostu. Bardzo lubię muzykę, bardzo lubię muzykę. Lubię pisać, ostatnio bardzo polubiłam pisać, słuchajcie. Lubię lubię piec, ale muszę się do tego w końcu zmotywować, bo jakoś tak nie mogę, słuchajcie, się do tego motywować. Kocham podróżować, to jest taka ogromna moja pasja. Bardzo lubię czytać książki, naprawdę ja lubię robić milion rzeczy, po prostu wszystko lubię robić. Nie, no może nie wszystko, ale naprawdę ja bardzo dużo lubię robić i mi jest ciężko powiedzieć tak moją jedną pasję, jakieś jedno moje zainteresowanie. Powiesz może o akceptacji wzrostu wagi. To co do akceptacji wzrostu tej wagi, to słuchajcie, jak ja byłam w etapie rehabilitacji wagi i było mi właśnie ciężko w niektórych momentach przez to, że to moje ciało się zmieniało, no i tak dalej, to słuchajcie, ja sobie zapisywałam na kartce wszystkie rzeczy, które będę mogła zrobić dzięki temu zdrowemu ciału. Wszystkie rzeczy, które w moim życiu będą mogły się zmienić na plus, na przykład, nie wiem, pojechać do Energylandii. Byłam w Energylandii już kilka razy i kocham Energylandię, ale był taki jeden wyjazd, który musiałam niestety odwołać ze względu na to, że po prostu moje serce było w za słabym stanie i moja psychiatra zbała się mnie puścić ze względu na to, że, nie wiem, może mi serce ustać przez stres, jakieś życie, przez tą adrenalinę, a ja po prostu z tym za słaba. Nie wiem, wrócenie do jakichś swoich pasji, wyjście na głupi spacer, posiadanie siły na to, aby wyjść na taki głupi dla kogoś spacer. Nie wiem, to, że my się będziemy mogli skupić, to też idzie za tym, że waga nam wzrośnie, dlatego, że nasz mózg wtedy się dożywi, rozumiecie? Nie wiem, nie będziemy mogli ładnie tak wyglądać, w sensie, że będziemy mogli ubierać różne fajne ubrania, a nie tylko, wiecie, najmniejsze rozmiary na jakimś dziale dziecięcym, czy coś takiego, czy po prostu, nie wiem, związywać wszystko tak mega od tyłu, że po prostu będzie nam ciężko, tylko będziemy mogli w końcu coś wejść. I możecie sobie wypisać taką listę, nie wiem, na przykład podróże, koncerty, spotkania jakieś, żeby po prostu nie myśleć na przykład podczas podróży tylko i wyłącznie o kaloryczności jedzenia. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. To jest takie coś i że też trochę tak pomóc w akceptacji wzrostu tej wagi. A co do akceptacji jeszcze wzrostu wagi, mi się wydaje, że bardzo często ten lęk bierze się stąd, że boimy się, co ktoś o nas może powiedzieć, pomyśleć, ale wiecie co, ja też przez bardzo długi czas się bałam, co ktoś powie, a co jeśli ktoś zobaczy, że właśnie zwiększyła mi się ta waga i nie wiem, skomentuje, że tam, o, przybrało ci się, czy coś takiego. Czy ja naprawdę, ja sobie zawsze tłumaczę, czy ja naprawdę przez tą osobę mam sobie zacząć na nowo niszczyć życie? Dosłownie, że nie wiem, się, wiecie, wyniszczać, później jeździć w jakichś szpitalach, ośrodkach, cokolwiek innego. Przez to po prostu będę marnować to moje życie, a ta osoba zaraz zapomni o tym, co powiedziała, pójdzie sobie światłem daleko, wesoło, wysoko, będzie sobie żyć, spełniać się tam, a ja będę ciągle w tym zamkniętym, nie wiem, kręgu choroby, tylko dlatego, że posłuchałam się tych nic nieznaczących dosłownie słów. Jeśli macie wrażenie, że, bo dostaję czasem takie wiadomości, że ktoś was bardziej lubi, jak mieliście mniej na wadze, a teraz na przykład nikt za bardzo nie jest tak wami zainteresowany, czy coś takiego, też tak miałam z niektórymi osobami i ja w końcu zrozumiałam, że jeśli ktoś patrzy na mnie przez pryzmat tego, jaka jest moja waga, to nie jest osobą odpowiednią dla mnie. Dlatego, że słuchajcie, ja na moje przyjaciółki nigdy nie spojrzałam przez pryzmat tego, ile one ważą. Nigdy nie wiem, jak one, no nie wiem, po prostu mieliśmy jakieś, no nigdy po prostu na nie nie spojrzałam i nie przyszło mi na myśl, żeby po prostu mniej je lubić, bo powiedzmy, że któraś by przytyła. No w życiu mi to nie przyszło na myśl. Dlatego, że to jest moim zdaniem prawdziwa przyjaźń, prawdziwa w ogóle taka relacja dobra, w której nieważne jest, czy my, nie wiem, mamy rozmiar 32 czy 34 czy 38 albo 42, no to nie jest ważne, co nie?
A jeśli ktoś właśnie przez taki pryzmat na was patrzy, to ta osoba nie jest was warta po prostu. Myślcie sobie, jak wygląda wasze życie, wygląda bądź wyglądał w najgorszym tym etapie choroby, ogólnie w chorobie. Czy to jest życie, czy to jest jednak przetrwanie? Bo mi się wydaje, że to jest takie przetrwanie, walka po prostu o te życie, codzienna walka. Brak chęci na cokolwiek, brak chęci po prostu, żeby żyć na cokolwiek. Nie wiem, chwilowa satysfakcja z tego, że spadnie nam trochę na wadze, a później znowu myśli, że zawsze mogło być mniej. To nie jest, moi drodzy, życie. Wcale nam ta choroba nie daje szczęścia. Ona nam chce dać takie złudne po prostu poczucie tego, że niby nam da szczęście, tak naprawdę nie dając go nam. No i słuchajcie, teraz zbliżamy się do ostatniego tematu, który na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, w ogóle dajcie coś w komentarzach, czy wam się taki podcast podoba. Mam nadzieję, że w miarę składnie mówię. Ale jeszcze ostatni temat, słuchajcie. Twoje postanowienia na nowy rok. No i tak, ja wam powiem, że ogólnie starałam się na siebie nie wywierać jakiejś wielkiej presji z tymi postanowieniami. Oczywiście, że coś tam w głowie mam i mogę wam powiedzieć, ale nie jest to takie, że po prostu jak to się nie zdarzy, to będzie koniec świata. Nie, nie, nie. Tu tak na pewno bardzo bym chciała rozwijać swojego YouTube'a, jak i TikToka, ale też na YouTubie bardzo bym się chciała skupić, żeby to tak jeszcze bardziej rozwijać, bardzo bym chciała. Wam... I wiecie co, ja w sumie mam trochę postanowień takich na nowy rok, w sensie takich planów bardziej o nim postanowień, ale jeśli ja wam to powiem, to ja wam dużo rzeczy zdradzę, a tego nie chcę, więc myślę, że jednak chyba tego tematu, słuchajcie, nie poruszę, ale no ogólnie chciałabym tam się rozwijać, chciałabym tak spełnić swoje marzenia, podróżować, chciałabym zacząć pisać swoją książkę, co może się dla was wydać śmieszne, ale tak chciałabym, tylko nie taką żadną opowieść, że wiecie, że tam jakieś tam wymyślona opowieść czy coś, to nie, 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 to ja w te klimaty bym nie szła, tylko takie bardziej, no na razie po prostu wam nie chcę zdradzać. No jest tego trochę, słuchajcie, ale na razie, tak jak mówię, nie chcę wam zdradzać ze względu na to, że trochę wam zdradzę po prostu moich planów na ten rok. No. Piszcie w komentarzu koniecznie, czy chcecie właśnie takie podcasty. Tutaj był taki podcast z tematami mieszanymi, ale też na pewno zrobię jakiś podcast z tematami takimi, nie wiem, na przykład z dwoma, które tak bardziej rozciągnę. To oczywiście wy też możecie mi pisać tutaj w komentarzach, jakie tematy chcielibyście jeszcze usłyszeć na tych podcastach. A ja, moi drodzy, już tutaj się z wami żegnam i do później. Widzimy się w sobotę. Słuchajcie, pa, pa!